Cześć, witajcie w nowym vlogu. Standardowo witam się z wami z samego rana. Za chwilę muszę wychodzić, ale stwierdziłam, że skoro jestem już taka, wiecie, ogarnięta i świeża jeszcze, to mogę się z wami przywitać, bo dzisiaj troszkę bardziej jestem, powiedzmy, wystrojona. Mam takie większe szkolenie chyba, też sama nie wiem. No ale generalnie przez pół dnia mam szkolenie w pracy, więc mam nadzieję, że się nie wynudzę, ale wyglądać jakoś trzeba, pokazać się ludziom. Więc tak, taka biała koszulka z Reserved. Ona ma chyba w składzie len, więc całkiem przyjemnie, bo dzisiaj, mimo że mamy wrzesień i jesień, ma być 26 stopni, więc żebym się nie ugotowała coś takiego eleganckiego, ale przecież przewiewnego, mam nadzieję. Się ukażę i tak wyglądam. Jeszcze na to założę sobie taką niebieską marynarkę i tak będę wyglądać dzisiaj. A może poczekaj. No i właśnie taka marynareczka z mojito prawdopodobnie. Mam jeszcze do tego spodnie, ale już bez przesady, żeby nie było za elegancko i dziwnie. Więc tak, no dole mam jeansy, więc myślę, że całość prezentuje się całkiem. No i tak, chciałam się z wami przywitać i zaprosić was na nowego vloga. Także, dobra, ja uciekam i widzimy się już w ciągu dnia. I witajcie ponownie już po południu. Jakiś czas temu wróciłam z pracy, zjadłam obiad. I taka chwila, żeby odsapnąć przed ogarnięciem się na jutro. Muszę sobie zrobić coś do jedzonka. Bo szczerze mówiąc, odkąd mamy jesień, czyli te kilka dni, to jakoś mi tak bardziej zachęciło, wiecie, do większego kombinowania z jedzeniem. Znaczy kombinowanie właśnie do bardziej zdrowego trybu życia. Ja może mam jakoś inaczej niż większość, ale no lato, wakacje to wiadomo. Jest też bardzo gorąco, więc nawet czasami się nie zastanawiam, co jem, tylko wiecie, czasami na szybko, żeby nie stać tyle przy garach. Więc wpada coś po prostu tak, wiecie, na szybko, albo po prostu się coś zamawia. A jest jesień, więc idealna pora, żeby troszkę pogotować, no i też można zabrać się bezpiecznie do pracy, bo to się nigdzie nie rozwaja, bo nie popsuje po prostu po drodze. Więc też to łatwiej i od razu właśnie człowiek ma chęć na jakieś takie zdrowsze, więcej warzyw może wprowadzić do swojej diety. No i jakoś tak zawsze miało mi i przyznaję, że nawet jakaś chęć na jakąś aktywność fizyczną. Póki co wdrażam kroki i spacerowanie, jak się, ile się dało i póki pogoda na to pozwala. Ale właśnie zastanawiam się, czy by nie wprowadzić jakiegoś wysiłku fizycznego. Znaczy niekoniecznie, żebym na siłownię chodziła, ale tak tutaj w domu. Bo i tak dużo czasu spędzam poza domem, więc w sumie taka, wiecie, godzinka, pół godziny w domu z jakimś
YouTube'em, znaczy z ćwiczeniami z YouTube'a, albo może nawet z rowerkiem. Muszę pomyśleć nad tym. Więc to będzie tak przyjemnie. I tak w sumie oglądam seriale, więc co za różnica, czy żeby do tego jeszcze nie włączyć się pod rowerek. Bo szczerze mówiąc, kiedyś bardzo lubiłam jeździć na rowerze właśnie takim stacjonarnym i albo oglądać sobie seriale. Ale też zdarzało mi się na przykład uczyć do sesji wiele lat temu. Więc tak jakoś wtedy łatwiej mi wchodziło, znaczy łatwiej wchodziło, może nie tyle łatwiej wchodziło, ale po prostu nie usypiałam. Co się zdarzało tak normalnie, jak się uczyłam, a rowerek jakoś tak troszkę psuł to. Więc tak, więc muszę właśnie pokombinować, co by zrobić na obiad, no czy do pracy, no, powiedzmy drugie śniadanie i taki lunch. Bo obiadów może tak nie jadam, bo też nie mam warunków, żeby tak podgrzewać do końca. No, ale żeby wiadomo zjeść coś konkretniejszego. Staram się też teraz unikać chleba, pieczywa, chociaż wiadomo, że kanapki są najłatwiejsze. I no, jak nie mam innego wyjścia, to robię sobie kanapkę, bo jest w sumie najprostszą formą zjedzenia czegokolwiek. Ale staram się teraz już, żeby to nie były takie, wiecie, gotowce, nie wiem, z żabki, tylko żebym sobie sama zrobiła z dodatkiem jakichś warzyw, nawet jeśli ogórek tam jest, nie wiem, kawałek papryki. Aż w sumie papryki dawno też nie kupowałam. Tak, trzeba wybrać się do sklepu. Tak przy okazji. No i tak chciałam się chwilę do Was odezwać. Poopowiadać o moich planach, powiedzmy, takich jesiennych. No i tak właśnie chciałam powiedzieć troszeczkę o tych moich planach jedzeniowych na najbliższy sezon. Chociaż to oczywiście nie oznacza, że nie będę, wiecie, znaczy, nie to, że nic zdrowego, ale nie będę ulegać pokusom, bo no, chciałabym kilka rzeczy spróbować tak dla równowagi psychicznej. No w tym chociażby pumpkin spice latte. I jeszcze jedna kawa jest chyba w koście, taka apple pie, więc na pewno te dwie kawy chciałabym spróbować. Chociaż przyznaję, że w tym sezonie już pumpkin spice wleciało, ale to ta wersja frappuccino, czyli na zimno. I szczerze mówiąc, bardzo dziwne to było połączenie, ponieważ wiecie, korzenne przyprawy, a tutaj mamy lód. Więc tak mój mózg do końca, na początku, do końca jakoś tak był chyba za bardzo zszokowany takim połączeniem, ale ostatecznie okazało się, że całkiem smaczne, zwłaszcza przy takich upałach, jakie były ostatnio, to właściwie całkiem przyjemnie współgrało nawet, ale chciałabym jeszcze, wiecie, w tym sezonie spróbować w klasycznej formie, no i właśnie w koście ten apple pie, jest coś takiego. Ta wersja z jabłkiem, bo brzmi naprawdę bardzo jesiennie i musi być to przepyszne. No i tak, no i na pewno jest w Łodzi jedna miejscówka, którą chciałabym właśnie odwiedzić. Może nie wiem, czy akurat jesienne klimaty, ale jak zobaczyłam, że coś takiego się otworzyło, to absolutnie muszę to odwiedzić i spróbować, bo po prostu spełnienie kulinarnych, powiedzmy, marzeń ostatnich miesięcy. Więc to na pewno. I nie wiem, może w tym tygodniu bym no nie wiem, zobaczymy jak mi się plany ułożą, więc tak, więc czekajcie, bo sama jestem ciekawa, więc czekajcie na rozwój wydarzeń i moje kulinarne smaczki jesienne. A i udało mi się dzisiaj taki mały spacer przed pracą, właściwie po parku w Łodzi i no, w parkach już zdecydowanie widać jesień taką piękną, złotą, te liście, te kolory, cudownie. Ale też muszę właśnie w najbliższym czasie pójść poszukać jakichś kasztanów, bo widziałam, że już leżą, a mi brakuje. Zawsze co rok muszę mieć świeżą dostawę, powiedzmy, kasztanów. Może nie jest nie jakoś bardzo dużo, ale taka, wiecie, świeża, darmowa w pewnym sensie. Taka świeża, darmowa właściwie dekoracja jesienna, bardzo lubię, jakoś to mnie uspokaja i poprawia nastrój, więc to na pewno też musi się odbyć. Więc tak, dobra. Chciałam przyjść tutaj na chwilę, pogadać z Wami i uciekam dalej do ogarniania. I tak, może jak wymyślę coś ciekawego
do jedzenia na jutro, to Wam to pokażę. To tymczasem ja uciekam i do zobaczenia później. I tak, ja jestem w trakcie właśnie robienia i sobie jedzenia do pracy. Jak widzicie, o, tak tutaj w pojemniku mam już groszek zielony, mam pokrojonego kabanosa, ja mam takie szynki z cielęciną, takie trzy kabanosiki sobie po prostu pokroiłam, zielony ogórek i do tego będzie serek wiejski, lekki i myślę, że sobie jeszcze jakoś to doprawię, słodką papryką może. Tak, mam po trochę wędzonej i będę miała taką przekąskę. W pracy mam, no i będę miała takie śniadanie. W pracy mam jeszcze takie wafle kukurydziane cienkie, więc myślę, że do tego bardzo fajnie będą grać. I tak, i do tego będzie jeszcze jabłuszko. Ja mam takie duże jabłko, jak widzicie, musi trochę wyschnąć, ale sobie pokroję na takie mniejsze talarki. I sobie troszeczkę dodam tego kremu z orzechów laskowych. Naprawdę bardzo fajnie to razem współgra. Tu mam resztkę, bo jak pokazywałam ostatnio, to kupiłam nowy słoik. A tu jest taka reszteczka, więc myślę, że do tego jabłka będzie fajnie grać. No i tak będzie prezentować się moje śniadanie do pracy. No jak już wspominałam, mam tam jeszcze te wafle kukurydziane. No i wzięłam tą mieszankę orzechów z Rossmana, więc na pewno z głodu nie padnę. Więc tak, orzechy naprawdę bardzo fajnie sycą, no i zawsze troszkę zdrowiej niż jakąś słodką bułę albo baton, także tak, tak to się wszystko ładnie prezentuje. O, tak powinno pokazać, tak to się ładnie prezentuje. Jabłuszko przepiękne, duże, jak widzicie. I tak. Dobra, ja uciekam kończyć. No dobra, i tak wygląda to po wymieszaniu. I właściwie zapomniałam, że mam paprykę słodką, ale wędzoną. Naprawdę to jest jedna z moich ulubionych przypraw. Fajnie można podkręcić smak. Uwielbiam wędzony twaróg, no ale nie zawsze. Ale on przeważnie jest w dużych opakowaniach. I właściwie oprócz mnie to za bardzo nikt nie chce tego jeść, więc taki kompromis w postaci papryki wędzonej, mielonej. Dobra, ja to jeszcze wymieszam sobie i dalej sobie kończę jedzonko do pracy.